Cześć, ja jestem Bartosz. Jeśli posiadasz Galaxy Buds, to pewnie zauważyłeś, że za pomocą gestu można wybudzić domyślnego asystenta głosowego w połączonym telefonie. Ale sprawa się komplikuje, gdy Budsy są połączone ze smartfonem od Samsunga, bo wtedy wybudzanie asystenta głosowego jest ustawione na Bixby, a w aplikacji Galaxy Wearable brak jest jakiejkolwiek opcji, aby zmienić na asystenta Google. Ale jest na to sposób, więc przejdź do ustawień telefonu, następnie zakładka aplikacje i wyszukaj Bixby Voice. Teraz przejdź do zakładki ustawienia jako domyślnej i kliknij wyczyść ustawienia domyślne. I teraz jak przejdziesz ponownie do ustawień dotykowych Galaxy Buds, to zauważysz, że wywołanie Bixby zmieniło się na polecenie głosowe. Więc teraz, jak wykonam gest dotknięcia i przytrzymania, to na telefonie wyskoczy komunikat, aby wybrać domyślnego asystenta, który będzie wybudzany tym gestem. Przy wyborze wybierz zawsze i od teraz za każdym razem będziesz wybudzać asystenta Google na swoich Galaxy Buds przy użyciu gestu przytrzymania słuchawki. Mam nadzieję, że pomogłem, więc jeżeli uznasz ten materiał za pomocny, to nie zapomnij zostawić łapki w górę, a jeżeli chcesz być na bieżąco z moimi materiałami, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Do zobaczenia w następnym materiale. Mówił Bartosz. Cześć.